Dzień dobry. Zobaczcie, kto tutaj ze mną leży. Przed chwileczką wstaliśmy. Tutaj widzę, że znowu coś się zerwało. Zaraz to zamocujemy. O. Pogoda to chyba będzie. Zobaczcie, jak ładnie słonecznie się zrobiło. Elegancko. Toaletę można iść albo tędy, albo między namiotami, tą stroną. Tutaj po prawej stronie jest taka zadaszona wiatka. Można śmiało sobie tutaj wypić kawkę, zjeść coś. A tutaj po prawej stronie jest już toaleta. Są też łaźnie. Tu męskie prysznice, a tutaj damskie. Tam pięknie morze widać. Wracam sobie drugą stroną. Myślę, że jak taka pogoda, to zaraz wybierzemy się na plażę. Tu takie parcele, które znajdują się już praktycznie nad samym morzem. Niestety wszystkie były zajęte i musieliśmy się rozbić troszeczkę poniżej. Ostatnio jak byliśmy tutaj, to po prawej stronie mieliśmy namiot. Tam zaraz jak stoi to autko, na wprost. A tam zaraz za tym namiotem jest taki tarasik. Niektórzy to już widzę, że z rana zaczęli morskie kąpiele. Tam już ktoś wychodzi właśnie z morza. Ale słońce daje. Będzie piękny dzień. Jestem już z powrotem przy namiocie. Taką małą pętlę zrobiłem. Siema. Gdzie Wiki? Idziemy na plażę. Pogoda piękna, więc będziemy korzystać. Sisi, gdzie idziesz? Tutaj zaraz po wyjściu z kempingu zejście jest na dół, a na dole już plaża. Ten deptaczek jest bardzo króciutki, 2 minutki i jest się już na plaży. Jest i morze. Pięknie, co? Ale piękna łódź tam płynie z tyłu. Żaglówka. Idziemy na chwilkę do namiotu i zaraz na obiadek. Coś tu nam się znowu urwało. Zaraz to zrobimy. Już poprawione. Myślę, że teraz będzie gitara. Tam z jednej i z drugiej strony przymocowałem to 2 śledziami, bo mam jeszcze zapasowe. Do nich przytwierdziłem ten stalowy. Może teraz się nie będzie zrywać. Zobaczymy. Fajne, że są takie pomarańczowe te gumeczki. Są bardziej widoczne i mniejsze prawdopodobieństwo, że gdzieś się zagubią. Sisi wyczekuje pani. Ona ją tak kocha, że nawet na chwilę jak ją zostawia, to bardzo tęskni.
Idzie? O, właśnie taka radość jest za każdym razem. Zobacz, tutaj zamocowałem to w ten sposób. Spoko? Może teraz się będzie trzymać, bo mam te śledzie dodatkowe, nie? To są te śledzie. Fajne są takie, bardzo leciutkie. W ogóle te śledzie kupiłem osobno, bo przyszły w folii, a do tego zamówiłem sobie takie etui, żeby się nie gubiły. Prądem od wczoraj stoimy dość dobrze, mamy wszystkie powerbanki naładowane, ale zobaczmy, jak tutaj nasza elektrownia. 100% spoko, naładowało się do pełna. Dzisiaj idziemy zjeść do Władka. Byliśmy tam parę lat temu. Zobaczymy, co tam się zmieniło. Tutaj widzę jeszcze szkody po wczorajszej nawałnicy, która przeszła przez Polskę. Się działo. Niestety, ale gastronomia, którą pamiętamy sprzed 2 lat, już chyba nie działa. Są tam jakieś nakrycia wystawione, ale wydaje mi się, że już tylko dla ludzi z wewnątrz. Z zewnątrz już raczej nie podają posiłków. Szkoda, bo było tutaj dobre jedzonko. Sisi, jak tam? Jezku, obraziła się na nas. Znaleźliśmy inny lokal. Zobacz, jaka zeróweczka. Takiej to jeszcze nie piłem. 31. Zeróweczka spoko, taka goryczkowa, z lekkim posmakiem tego chyba bzu. Nie wiem, bo nie piję czarnego bzu, ale spoczka nawet. No, spożo. Idę jeszcze po menu, to wam pokażę. To jest nasze zamówienie. 53 niestety to nie kwota, ale nasz numerek. To jest danie dnia, które zamówiliśmy sobie z Madzią. Dzisiaj jest pieczarkowa i jakieś żeberko w sosie piwnym. A Wiktoria wzięła sobie makaron penny. Penne. A tu macie ceny, jakby was interesowało. Można zamówić też pizzę, śniadania, placek. Wiktoria miała smaka na placka, nie? Ale w ostatniej chwili zrezygnowała i zmieniła sobie na makaron. 53 to nasze. Pani woła chyba 53, nie? Nie wiem. Tak to wygląda. To przesuniemy zaraz. Jednak to zupka jakaś kukurydziana. A, to jest plenę. Makaron Wiktorii. Zobaczymy, jak to nasze drugie danie będzie wyglądać, nie Madzia? A to nasze danie. Myślę, że spoko. Bikuś, jak ci zupka smakowała? Dobra. Jest dobra? To git. Delka, tak się nazywa ta gastronomia. Dziewczyny mi uciekły. Teraz muszę je dogonić. Muszę się sprężyć. No już w namiocie. Teraz pora na kawkę. Tyle wystarcza spokojnie na zagotowanie nawet 2 litrów wody. A już jest zagotowana. Mimo,
może nawet nie idzie. Dobra. How do? It, that thing you do. Follow you blindly, I'll be your fool. Teraz idziemy na zachód słońca. Mam nadzieję, że będzie piękny i uda nam się jakiś fajny film nagrać. Może jakieś ujęcia z drona zrobimy ciekawe. Promyczki są, fajnie się przebijają. Zaraz będziemy na plaży. Słońce jeszcze wysoko. Myślę, że przynajmniej godzinka do zachodu całkowitego. Ale już daje czadu. Mocno razi oczka. Tam u góry w tym klifie to chyba mieszkają te ptaszki. Słońce już coraz niżej. Coraz lepiej to wygląda. Taki zachód słońca. Myślę, że mógł się podobać. Zaraz zapytamy, jakie wrażenia dziewczyn. Jak tam dziewczyny, podobał się zachód słońca? No, jesteś zmęczona, ale podobał się zachód słońca? Fotki macie? No to elegancko. Jesteśmy już przy namiocie. Mam nadzieję, że podobał wam się zachód słońca. Zostawicie nam jakiegoś lajka, komentarz i subskrypcję. Dzięki. Na razie, cześć. Dobrej nocy życzę.